No i startujemy. Lecimy na Dajwór. Jakaś gruba buła. Więc jakieś grube zamówienie się szykuje. Saszeta wypchana pieniężmi po brzegi. No wczoraj trochę nazbierałem gotowy. Mam 2,5 stówki. Globo w portfelu, więc pewnie rzuci mnie dzisiaj, a jadę tędy do jakieś knajpy, żeby to wydać. No nieprzyjemna pogoda dzisiaj, wiatru nie ma, ale leje. Nie wiem, czy nie ubrałem za letnio, bo coś mi chłodno jest. Ale kurwa, nie chcę się znowu zagotować dzisiaj. Zresztą im więcej warstw założę pod tą kurtkę niby przeciwdeszczową, to tym więcej tych warstw będzie mokrych. No te ubrania są chuja, a nie wodoodporne. Wszystko jest mokre pod tym. Zastosowałem dzisiaj takie niestandardowe rozwiązanie na mojej głowie. Bo ostatnio zacinało mi deszczem po oczach. Więc dzisiaj postanowiłem pod kask ubrać czapkę z daszkiem, ale nie taką kolarską, tylko zwykłą. Wygląda to, podejrzewam, nieco śmiesznie, ale działa. Dobra. 817. To ja sobie wyjdę na pewno. 5 minutes later. Jaki numer? 817. No i dostawa jest tu 300 metrów dalej. Dzięki, do widzenia. Kurwa, z automatu lecę do McDonald'a, a to pizza topia teraz. Mogę mieć brudny plecak. Dobre. 460 globo? 460. Dzięki.
na Starą Wiślną. To nie sprawdziłem sobie pod jaki numer. To będzie tu bardziej od Didla, czy... tam od galerii Kazimierz, od mojej strony. 36. Jest tu bliżej Ditla, dobra. No, nagrałem jak chuj dostawę znowu. Pierdolony kurwa GoPro. Kurde, gość miał do zapłaty 42 zł i zapłacił mi 200. Musiałem się wycyckać. Wszystkich żetonów. Kurwa, żetonów, monet. Dobry, A8. Już się zapytałam? Dobra. Dziękuję bardzo. Kurwa, samymi kluczekami rzuca. Zaraz przyjebie jakimś kozówkiem, ruczajem albo innym prądnikiem. Kurwa, idą, człowiek sobie już przelicza, jak tu ich śmignąć, nagle kurwa stoł. I cały plan. Pizdu. W lewo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Widzenia. Pizza Topia z Placu Nowego. Pięć czy cztery? Patrzysz w piecu. Dobra. Przepraszam was, czy ja mogę skorzystać z toalety gdzieś u was? Bo nie dojadę z tym. Z toalety czy mogę skorzystać? Tak, tam jest... Potwierdziłem. Ja sobie na stół wezmę po kolei. Dzięki, do widzenia. Kurwa, już myślałem, że się to wyleje. Jeszcze kolejka jak chuj do kibla. Ale dobrze, jedziemy na Wilicką koło domu, to ogarniemy to po drodze. Kurwa, teraz to ja mogę jechać. Gdzie jest Wilicka 73? Albo to jest tu po lewej stronie przy urzędzie miasta, ale to by było za blisko chyba. Nie, to jest po prawej stronie. Te nowe bloki przed Lidlem. Bo
to mi pasowało na światło przelecieć, bo później już nie ma przejazdu. Kurwa, ja mam dopiero 30 zł zarobione w półtorej godziny. To światło się kurwa nie zmieni, a to nie wcisnę, no pojebie mnie. Globo. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Wzajemnie, dzięki. McDonalda mam tu w Wielickiej. Muszę z niej zapierdalać pod ten szpital dziecięcy. Kurwa, mi się to kręcił dzisiaj cały dzień, to takiego kebaba u buły bym opierdolił. A ile ty tu jest, kurwa, mać? Dzień dobry, NJ? LJ, tak? NJ. Dzięki bardzo. Fajnie odstrzała było. To jedziemy z tym. Dobra. Trasa dłuższa, to music trzeba zapuścić. W ogóle założyłem dzisiaj tą nową przerzutkę do przodu. Kurwa, bałem się, że nie zdążę tego wyregulować i ustawić przed wyjściem, bo wróciłem z pracy o 14, a o 15.30 już był kurwa wyjazd. A tu trzeba było zdemontować starą. Myślałem, że założę na starej lince. A potem sobie myślę tak, kurwa, jak ja założę tą przerzutkę, to ja i podejrzewam, że nie ruszę już do końca żywota tego roweru. No to niech już śmiga na nowej, kurwa, a nie stare zakładać. Nie miałem pancerza, bo bym w ogóle pancerz się wymienił. Ale też znowu dodatkowy czas. No i tak się na styk wyrobiłem, no. Ty, to jest jednak po lewej stronie. Nie pod szpitalem. Na jakieś osiedle jedziemy. Prokocimy. Jedziemy do szpitala. Dlatego tak kurczowo trzymam się tej prawej strony. O kurwa, ale tu się mgła zrobiła. Tak znienacka. Ja tu byłem chyba pierwszego dnia mojej pracy. Pierwszy dzień był na Uberze. A i tam zarobiłem wtedy 33 zł. Dniówkę. Dojeżdżałem na miejsce i godzinę szukałem mieszkania. Tu po lewej stronie pod szóstkę miałem dostawę. Ładnie musieli wtedy kurwować na mnie. Teraz jest nie lepiej. No jest lepiej. Też nie jest jakoś zajebiście szybko. No ale wtedy to... Tutaj to były konkretne dostawy. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pedalisz przyszedłeś? Długi czas pedalisz? Będzie? Nie. Długi czas? Długi czas. No to lecimy na jakąś estońską. Wola duchacka. Kobito, kurwa, nie strasz. On będzie miał wyjebane w ciebie, a ja prawie z rowerka spadłem. Ja pierdolę. Chłodno się zaczyna robić. A widzę, że teraz będzie trochę pod górę, to się zagrzeje. Kurwa, mi ten kluczek, bo dzwoni cały czas. Kurwa, prawie zajebałem dyńką trzepak. No jestem, tylko teraz który? Chyba przejechałem, nawet na pewno. A nie, tutaj. Dobry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, wpadło kolejne, jakieś on demont na Wysłouchów. Na Wysłouchów, moja mama tam pracuje. Nawet jest w robocie ten. Nie wiem, co to może być. Miejmy nadzieję, że nie pizza. 2 kilometry stąd. Dzień dobry. Numer 50, Gulowo? Dostawa na kilometr. To gicior. Nie lubię długich dostaw z otwartym plecakiem. Znaczy z rozłożonym plecakiem. Widzisz mnie? Na dół i po prawej stronie. Kurwa, przez to, że nie mam kieszeni ani w kurtce, ani w spodniach, poprzypinałem te wszystkie kurwa kluczyki od zapięć do kierownicy i wszystko dzwoni. No i to kurwa latarnie nie mające tak ciemno. Proszę? Globo, dzień dobry. McDonald na Stojakowskiego. Stojałowskiego, nie Stojakowskiego, kurwa. Ja co złożyć? Dobra, prowadź. Ile do tego McDonalda jest? 2 kilometry. Półtorej nawet. Czytam tam forum na Facebooku. Chłopaki piszą, że w Warszawie w ogóle zamówień nie dostają od 2 godzin. Dziwne. W sumie jedno za drugim wpada. Nawet w takich miejscach, gdzie wyjechałem dość daleko tak od centrum miasta,
to też mi wpadały, byłem zdziwiony lekko. No ale stawka godzinowa szałowa nie jest. Mimo to, ja nie wiem, deszcz pada. Niby tam jakiś lepszy mnożnik jest. Ale w sumie nawet nie zwróciłem, jaki ten mnożnik jest, bo może się okazać, że mnożnik jest kurwa w deszczu w globo mniejszy niż w Uberze. Pogodny dzień. Kurde, tam do tej pani, co z tym McDonaldem jechałem, miałem napoje i kurczę, nie ten. Nie miałem żadnego usztywienia w postaci bluzy czy coś takiego. Nie wylałem tego napoju. A w momencie, gdy pcham zapędziłem się. A w momencie, gdy pcham tą bluzę, żeby to trzymało, to mi się wydaje, że ta bluza może naciskać na ten jebany kubek i zrzuca wieczko. Dlatego mi się to wylewa. Płacisz? Tak? Dla ciebie? 7E. Tak? 7E. 7E? Tak, dokładnie. Tak? No. Mhm. O, już momencik. Nieprzygotowany, dziękuję. Dzięki. Dzięki, do widzenia. To może być długa podróż. Ile? 4 km. Nice. Chcemy jechać ulicą Podmokłą. Nie podoba mi się ta nazwa. Czapeczka się sprawdza elegancko. W sumie ani jedna kropla deszczu mi do oka nie wpadła. Chujowo to wygląda, ale najważniejsze, że działa. Aha. Na pewno dojedzie to picie całe. Pojebało ich. Ja się tu kurwa zapadam całą opodną w błocie. Co to kurwa ma być? Kurwa, rzeka płynie chodnikami, jajo w chuj. Bardzo, do widzenia. Kurwa, ale mgła. Nieźle. Jadę w ostrym cieniu mgły. Bonus za złą pogodę został aktywowany. Zajebiście, tylko że jestem kurwa na jakimś zadupiu, gdzie psy dupami szczekają kurwa i mi żadne zamówienie to nie wpadnie. Ja się muszę kurwa z 5-6 km wrócić. Znaczy już wróciłem ze 3. Kurwa, tyle dróg, że nie wiem, jak ta mapa prowadzi. Chyba tu. Tak, tu. Wow. To tak to jest zawsze zalane, czy tylko teraz? Nie no, drzewa chyba nie rosną, kurwa, w wodzie. Skamerujmy to. Kurwa, wszędzie tak jest. Cały park zalany w pizdu. Aha. Pod skalę.
biedra na 4 km. Ja sam dojazd stąd mam, kurwa, 4 km. Nie wiem, o co chodzi. Aha, customer. Zajebiście. Pojebało i dopiero co tu wróciłem na matosze. Znowu mam jechać na Wolską. Na wolne. No i mnie chcą, kurwa, przetyrać po górkach dzisiaj. Tyle to jest, kurwa, chłopaczków na skuterach. Jest to, kurwa, zawieź. Kurwa, to ja bym na rower zajebał. Za 15 zł, kurwa. Ania ta! Ania ta, blядь! A co to samo stało ujechać? No to znaczy? Nie, ja mnie po prostu, to nie tylko tam będę jechał. Gdzie? Na górze? Mnie nie wiedzą, na górze. Nie, na górze. Ale mnie nie każdy, bo mnie nie wiedzą, ale wszystko za mną wszystkie pasukardy mają na dwie. Nie? Mogę to 2-3? No to jest tam chyba. 2-2-3, no. Dzięki. No i lecimy, kurwa, na 4,5 km pod górę. Przez tą kładkę jebaną znowu. No i tak tej kurwa włoskie wszyscy zamawiają tą Biedronkę stąd. Kurwa, najlepiej byłoby tam przelecieć bokiem po chodniku. Trochę bym skrócił tą drogę, bo przez tą kładkę to nadrabiam. To też sporo. No to kurwa 4 km dojazd z Borku. Teraz 4,5 do klienta. To jest kurwa 8,5 km w deszczu za 19 zł. No tak kurwa średnio.